Dzień dobry, nazywam się Justyna Wejkt, jestem pracownikiem Biblioteki Politechniki Opolskiej. Zapraszam serdecznie Państwa na wykład, jak pobudzić twórcze myślenie. Twórcze myślenie, czyli inaczej kreatywność, to takie pojęcie, które bardziej odnosi się do ludzi, a nie do działań czy rzeczy. Jest to postawa człowieka, który postrzega rzeczywistość jako dającą się zmieniać przestrzeń i wykazuje się zdolnościami do tworzenia nowych i wartościowych pomysłów. Kreatywność można dowolnie kształtować i rozwijać. Po co nam jest potrzebna kreatywność? Kreatywność zapewnia rozwój człowiekowi i ogólnie ludzkości. Dzięki kreatywności powstało wiele wynalazków. Pomaga w przystosowaniu, pomaga elastycznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Jest popularna, wręcz powiedziałabym, że jest nawet modna. Jest bardzo pożądana na rynku pracy w tej chwili. No i jest przede wszystkim dobrą zabawą. I bardzo prosiłabym, żeby w tych ćwiczeniach, które dzisiaj będziemy robić, właśnie tak ją przede wszystkim traktować. Na temat kreatywności powstało wiele mitów. Przede wszystkim, że jest to talent, który mają tylko wybitni. Otóż nie jest to prawdą. Każdy przeciętny człowiek może ćwiczyć swoją kreatywność. Potrzeba do tego tylko chęci i odrobiny wytrwałości. Drugi z mitów to taki, że kreatywność związana jest wyłącznie z prawą półkulą mózgu. Jak powszechnie wiadomo, lewa półkula kojarzona jest z logicznym myśleniem, a prawa półkula z emocjami. Natomiast proces twórczy, twórcze myślenie, kreatywność to jest proces złożony, w który zaangażowane są obie półkule mózgu. Nie jest to jakaś tajemna siła, która mieści się w prawej półkuli. I tak należy ją traktować jako złożony proces. Trzeci ważny mit to taki, że każdy człowiek, który coś wytwarza, jest kreatywny. Nie do końca jest to prawdą, ponieważ są osoby, które sypią pomysłami jak z rękawa. Bardzo dużo rzeczy potrafią wytworzyć, ale to jest odtwórcze. A żeby coś było kreatywne, to musi być nowe i wartościowe. Takie znamiona świadczą o tym, że coś jest kreatywne. Wyróżniamy cztery wymiary twórczej postawy. Pierwsza z nich to jest płynność. Płynność, czyli inaczej łatwość generowania pomysłów, łatwość wytwarzania pomysłów. Im więcej tych pomysłów, tym większa płynność. Wyróżniamy trzy rodzaje płynności. Pierwsza z nich to jest płynność ideacyjna. Wtedy, kiedy ktoś z łatwością wymyśla nowe idee. Płynność słowna, ona wiąże się z taką twórczością literacką. Jest to słowo pisane czy słowo mówione. Łatwość właśnie w mówieniu, w pisaniu to jest taka płynność. I płynność skojarzeniowa. Skojarzenia muszą być nieoczywiste, czasami bardzo odległe, ale ważne, żeby były uzasadnione. Drugi wymiar to giętkość. Giętkość to zdolność do zmiany kierunku myślenia. Przyjęcie innej perspektywy. Giętkość może się wiązać z tym, że ktoś jest zdolny spontanicznie zmienić kierunek myślenia, albo też elastycznie adaptuje się do zmieniających się warunków. Trzeci wymiar to oryginalność. Oryginalność to umiejętność wytwarzania niezwykłych i wyjątkowych pomysłów. Pomysły najlepiej, żeby były nietypowe i unikalne.
i staranność, zaangażowanie w ekspresję swojego pomysłu, zarówno na poziomie wytwarzania go, jak i na poziomie później przekonywania innych do tego pomysłu. Kluczowe umiejętności. Ja je za chwilę szczegółowo omówię. Na początek je wymienię. Kluczowe umiejętności to abstrahowanie, skojarzenia, rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie i myślenie lateralne. To są kluczowe umiejętności potrzebne do twórczego myślenia. Abstrahowanie. Abstrahowanie to wyróżnianie pewnych aspektów i pomijanie innych, definiowanie i redefiniowanie pojęć, dostrzeganie podobieństw i klasyfikowanie do grup. Podam przykład. Mamy pojęcie rower. Jak inaczej można określić rower? Można określić jako dwa kółka i rama, a ktoś może powiedzieć, że jest to pasja, ktoś inny może powiedzieć, że jest to jego życie, jakiś wysiłek, sport. Wszystkie te określenia składają się na abstrahowanie. Skojarzenia. Kojarzenie ze sobą różnych, także bardzo odległych rzeczy, idei i pomysłów. Inaczej mówiąc, tworzenie różnych kombinacji. Dobrze, żeby te skojarzenia były właśnie odległe i dość nieoczywiste, ale uzasadnione. Na przykład skojarzenie talerza z zupą to jest takie skojarzenie dość oczywiste, natomiast skojarzenie kowala i dentysty to już jest skojarzenie mniej oczywiste, aczkolwiek dające się uzasadnić. Rozumowanie dedukcyjne to wyciąganie wniosków z dostępnych przesłanek, inaczej mówiąc, myślenie od ogółu do szczegółu. Tutaj z rozumowaniem dedukcyjnym kojarzy się słynny Sherlock Holmes, który na podstawie przesłanek podczas śledztwa potrafił właśnie metodą dedukcji ułożyć całą historię zbrodni. Rozumowanie indukcyjne to inaczej tworzenie analogii, rozumowanie od szczegółu do ogółu. Na przykład takie skojarzenie: w niektórych zakładach pracy jest jak w wojsku, szef mówi, a wszyscy wykonują rozkazy. Metaforyzowanie to dokonywanie obrazowych skojarzeń. Na przykład w urzędzie jest jak w ulu, zawsze jest głośno i duży ruch. Transformowanie. Transformowanie to inaczej dokonywanie przekształceń. Jest to zmiana istotnych elementów danej rzeczy lub pomysłu, tak aby jej końcowa postać różniła się od początkowej. Na przykład rowerek wodny to transformacja zwykłego roweru na obiekt pływający. Myślenie lateralne to inaczej: świeże spojrzenie na dany problem, dostrzeżenie nowych możliwości, innowacyjne, nietypowe rozwiązania, patrzenie na zagadnienie z różnych stron i odrzucenie dotychczasowych, historycznie uwarunkowanych schematów. To jest najważniejszy element myślenia lateralnego, czyli inaczej nieschematycznego. Kreatywny pomysł. Co to właściwie jest kreatywny pomysł? Aby pomysł został uznany za kreatywny, musi być przede wszystkim nowy i wartościowy. Co to znaczy nowy? Nowy to jest właściwie pojęcie względne, bo coś, co było nowe wczoraj, dzisiaj może już okazać się przeżytkiem. I chodzi przede wszystkim o to, żeby inspirując się twórczością innych,
bo jak niektórzy twierdzą, w tej chwili jesteśmy wyłącznie już odtwórczy, ponieważ jesteśmy otoczeni twórczością innych i chodzi o to, żeby swojemu dziełu inspirowanemu właśnie czyimś dziełem nadać nowy, niepowtarzalny styl. Kreatywność jest ściśle osadzona w kontekście czasowym, kulturowym i indywidualnym. Czyli czasowym, tak jak powiedziałam, coś, co było nowe kiedyś, teraz niekoniecznie już musi być tak traktowane. Kulturowym, coś, co będzie twórcze w jednej kulturze, w innej kulturze może już od dawna funkcjonować i nie być nowatorskie. I indywidualnym, coś, co jednej osobie wyda się kreatywne, innej może już wcale się takie nie wydać. Aby podjąć aktywność twórczą, konieczne są trzy podstawowe elementy. Przede wszystkim trzeba chcieć. Po drugie, trzeba być przekonanym, że wolno, czyli nie nakładać sobie samemu ograniczeń. A po trzecie, trzeba mieć ku temu możliwość, czyli jak najmniej ograniczeń płynących z zewnątrz. Co przeszkadza w twórczym myśleniu? Przede wszystkim negatywne przekonania. Myślenie, ja nie mam takiego talentu, ja nie jestem w ogóle kreatywny. Egocentryzm. Strach przed tym, że moje dzieło nie będzie wystarczająco dobre. Sztywne myślenie, niechęć do pozbycia się schematycznego myślenia, niechęć do zmian. Niecierpliwość, kiedy dążenie do wyniku odbywa się ze szkodą dla jakości. Niedostrzeganie celów. Czyli nieumiejętność dostrzeżenia problemu i sposobu na jego rozwiązanie. Inne potrzeby. Powiedzmy sobie szczerze, żaden człowiek nie zajmuje się tylko i wyłącznie twórczym myśleniem. Czasami na pierwszy plan wychodzą inne potrzeby i wtedy realizujemy je w pierwszej kolejności. Koszty emocjonalne. Lęk przed tym, że będziemy osamotnieni, że społeczeństwo nas odrzuci, tak jak często odbywało się to, kiedy ktoś wymyślił jakiś genialny wynalazek, to na początku jest taki dystans i czasem nawet odrzucenie. No i trzeba wziąć na siebie ryzyko porażki i też nie każdy jest na to gotowy. Czy jestem gotów na działania kreatywne? Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na 6 podstawowych pytań. Teraz bardzo proszę, żeby każdy uczciwie odpowiedział sobie na te pytania, zanim przejdziemy do ćwiczeń już konkretnych. Pierwsze pytanie. Czy wierzę, że jestem lub mogę stać się kreatywny? Drugie. Czy wierzę, że moje pomysły mogą być wartościowe? Trzecie. Czy jestem otwarty na zmiany? Czwarte. Czy potrafię cierpliwie i konsekwentnie pracować, by osiągnąć dobry wynik? Piąte. Czy potrafię bronić własnego zdania? Szóste. Czy akceptuję możliwość popełniania przez siebie błędów? Zapraszam teraz do wykonania kilku ćwiczeń. Bardzo proszę przygotować sobie coś do pisania i kilka kartek. Bardzo prosiłabym, żeby podejść do tych ćwiczeń z humorem, z dystansem, potraktować je jako dobrą zabawę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po slajdzie z ćwiczeniem
proszę wcisnąć pauzę i na spokojnie ćwiczenie wykonać, ponieważ niektóre z nich będą potrzebowały trochę czasu. Pierwsze ćwiczenie na rozgrzewkę. Jak pogłaskać żyrafę? Wypisz na kartce jak najwięcej sposobów na pogłaskanie żyrafy po głowie. Chodzi o to, żeby tych pomysłów było naprawdę dużo. Bardzo proszę przeznaczyć na to kilka minut i dobrze się nad tym zastanowić. Pierwsze pomysły, które przyjdą nam do głowy, mogą być dość pospolite, na przykład wzięcie drabiny i wspięcie się na nią, ale każdy kolejny pomysł będzie coraz bardziej twórczy. Na koniec tego ćwiczenia proponuję zakreślić najciekawsze pomysły. Żeby przekonać się, na ile pomysły są oryginalne i kreatywne, najlepiej byłoby, jeśli jest taka możliwość, skonsultować swój wynik z kimś innym i porównać. I te wszystkie odpowiedzi, które się nie powtarzają, można uznać jako kreatywne. Drugie ćwiczenie. Wyraz na literę. Najlepiej wypisać sobie na karteczkach malutkich wszystkie litery alfabetu, za wyjątkiem O, E i U zamkniętego i wylosować jakąś literę, chyba że ktoś ma do dyspozycji takie literki jak na zdjęciu drewniane lub plastikowe. Losujemy jedną literę i wypisujemy jak najwięcej wyrazów zaczynających się na tą literę. Drugi wariant tego ćwiczenia, już trudniejszy, polega na tym, że losujemy dwie litery i wypisujemy wszystkie wyrazy, które rozpoczynają się na pierwszą z nich i kończą się na drugą. Kolejne ćwiczenie. Należy dopasować jak najwięcej określeń zaczynających się na pierwszą literę naszego imienia. Tutaj na zdjęciu mamy Olę. I co Ola mogłaby powiedzieć na swój temat? Na przykład, że jest ogarnięta, osobliwa, o jaka ładna, ojcowska córka. Dużo określeń naprawdę można wymyślić. Zachęcam do tego, aby tutaj puścić wodze fantazji i troszkę poszaleć. Słowa ukryte w tekście. Zaśpiewaj jak najwięcej piosenek, w których pojawiają się zwierzęta. Chyba wszyscy kojarzą piosenkę W laskotek na płotek albo Pszczółka Maja. To są piosenki właśnie ze zwierzętami. Więcej nie wymienię, aby za dużo nie podpowiadać. Gwarantuję, że jest to naprawdę świetna zabawa. Na początku pojawiają się piosenki dobrze znane, a z czasem, z mojego własnego doświadczenia wynika, zaczynamy sobie przypominać piosenki, które już dawno temu zapomnieliśmy. Kółeczka. Rysujemy lub drukujemy na kartce A4 12 takich samych kółek. Zabawa polega na tym, aby do każdego kółeczka stworzyć rysunek. Na początku pierwsze 4-5 to będzie proste, żeby coś do nich dorysować. Natomiast później zaczynają się problemy, trzeba się już odrobinę wysilić. No a ćwiczenie polega na tym, żeby dorysować coś do każdego kółka. Może dla ułatwienia podpowiem, że nie musi być, że do jednego rysunku można zaangażować kilka kółeczek. No i też dobrze by było podejść do zagadnienia w sposób nieschematyczny. Kropki.
Bierzemy kartkę A4, coś do pisania, zamykamy oczy i losowo rysujemy kropki. Następnie otwieramy oczy i z kropek, które powstały, staramy się stworzyć, łącząc je, stworzyć jakiś rysunek bez odrywania ołówka. Może to być jeden rysunek, może to być kilka rysunków. Kolejne ćwiczenie. Zaprojektuj miasto, w którym wszystko związane jest z muzyką. Mówi się, że Opole jest stolicą polskiej piosenki. Co by było, gdyby architekci podeszli do tego tematu bardzo poważnie i wszystko, co znajduje się w naszym mieście, związane by było z muzyką? Jak wyglądałoby Opole w takiej sytuacji? Co by było, gdyby? Czyli opowiadanie historii. Tutaj najlepiej wymienić sobie w punktach odpowiedź na każdą z pytań. Też bardzo proszę, aby na każde zagadnienie przeznaczyć sobie kilka minut, aby dobrze się nad tym zastanowić. Co by było, gdyby przestało działać prawo ciążenia? Co by było, gdyby ludzie nie musieli spać? Co by było, gdyby buty ożyły? Co by było, gdyby ludzie nagle się zmniejszyli? Genialny wynalazek. Zaprojektuj wynalazek, który ułatwi ci życie. Zachęcam do tego, aby rozejrzeć się dookoła, aby zastanowić się, co w naszym życiu przydałoby się jeszcze zmienić, aby właśnie życie stało się łatwiejsze. Tutaj bardzo przyda się taka właśnie zdolność do dostrzegania problemów i do szukania rozwiązań. Bardzo proszę, aby ten wynalazek zaprojektować, najlepiej rozrysować, opisać, stworzyć do niego instrukcje, zastanowić się, czy jest to wynalazek, który posłuży tylko mi, czy też jakiejś grupie osób. Także można na to nawet przeznaczyć kilka dni i wracać do swojego pomysłu i co jakiś czas to ulepszać. Skojarzenia. Mamy dwie kolumny wyrazów. W pierwszej kolumnie dziecko, uczony, firma, kot. W drugiej kolumnie zatłoczony autobus, wiejska gospoda, obraz Matejki, wesołe miasteczko. Tworzymy jak największą ilość połączeń między wyrazami z pierwszej kolumny z określeniami z kolumny drugiej. Czyli na przykład firma jest jak wiejska gospoda, bo ciągle w niej gwarno. Uczony jest jak wesołe miasteczko, bo jest zawsze w euforii. I zachęcam teraz do stworzenia własnych połączeń. Należy ich stworzyć właśnie jak najwięcej. Na przykład kot jest jak obraz Matejki, bo. I tu już Państwo dokończycie sami. Co jest interesującego w suchych liściach, ślimaku, kurzu? Odpowiedzi można udzielić pisemnie albo w formie jakiegoś wykresu, diagramu, tabelki. Tutaj jest pełna dowolność. Ale zachęcam do tego, żeby dobrze się nad tym zastanowić. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do tego, żeby ćwiczenia wykonywać regularnie, żeby do nich wracać codziennie. Może niekoniecznie do wszystkich naraz, ale żeby codziennie po 2-3 ćwiczenia sobie wykonywać. Kiedy już znudzą się Państwu te ćwiczenia, które zaprezentowałam, można sobie spróbować wyszukać na przykład w internecie
innych ćwiczeń. Albo jeżeli ktoś czuje się już na tyle kreatywny, wymyślać sobie swoje własne zadania i bawić się tym po prostu. Dziękuję.